Państwem w moim teście Jeep Compass Limited. 170 koni z silnika 1.4 turbo benzyna, napęd na 4 koła. Zapraszam. Druga kanapa. Fotel kierowcy ustawiony jak dla osoby mojego wzrostu. I ja sam za sobą siedzę bez problemu. Myślę nawet, że gdybym był wyższy, dałbym tu spokojnie radę. Do dyspozycji mam podłokietnik z uchwytem na kubki. No i w razie czego można tu przełożyć dłuższe przedmioty. Do tego mam też do dyspozycji możliwość podłączenia czegoś po USB i na przykład laptopa. Tak przystało na rodzinne auto i tak właśnie tutaj jest. Jeep Compass Limited. Bardzo fajne auto. Taki crossover, ale potrafi w terenie wiele. W mieście docenimy, zresztą nie tylko w mieście, docenimy szybko wygodę wsiadania, komfort siedzeń, a także dynamikę 170-konnego silnika, która pozwala sprawnie przemieszczać się. Compass imponuje też dobrą pozycją za kierownicą, łatwą obsługą, no i cały czas mamy za plecami tą offroadową legendę, która mówi, że w każdej chwili, jeśli tylko tego zapragniemy, możemy zjechać z utwardzonych dróg na bezdroża. Tutaj pomocą przyjdzie napęd na 4, gdzie możemy zablokować 4 WD lock. Możemy też zostawić na auto. Tak generalnie poruszamy się w większości wypadków. Do wyboru mamy oczywiście też snow, sand i mud. Mogą okazać się przydatne. Przewrotność to mocna strona kompasa. Tutaj czuć, że jest to auto rodzinne. Dobrą widoczność wspiera kamera cofania oraz duża lusterka. No i sam fakt, że siedzimy dość wysoko. Do tego mamy pod ręką całą armię systemów bezpieczeństwa. Utrzymywanie pasa ruchu, tempomat, nawigację, klimatyzację. Oczywiście radio obsługuje również połączenie ze smartfonem. Tak powinno być. To wszystko mamy na pokładzie i to cieszy. Wszak to wersja Limited, więc tutaj na wyposażeniu nie skąpiono. Jak powiedziałem, wersja Limited imponuje wyposażeniem, ale także prowadzeniem, bo czuć, że tutaj jest to troszkę offroadowe we wstrojeniu. Czyli
nierówności pokonujemy spokojnie. Jedynie takie naprawdę krótkie są w stanie troszkę wytrącić Jeepa z równowagi. Ale tylko te. Docenimy też nawigację. Działa ona fajnie i dobrze prowadzi. Jej obsługa nie nawtręcza kłopotów. Dobre słowa należą się też automatycznej skrzyni biegów. Zmienia biegi sprawnie i bez marudzenia. Kompas zaskakuje ponadto zwrotnością. Mimo swoich niemałych rozmiarów, to auto jest nad wyraz zwrotne i poręczne. Ze spora z tym zasługa dobrego promienia skrętu. Centralny ekran pozwala sterować pokładowymi multimediami. Możemy podłączyć sobie coś po USB, wybrać temperaturę. Oczywiście jest to możliwe również tutaj na panelu poniżej. Niemniej jednak, gdyby ktoś chciał, może to zrobić stąd. Tutaj też włączamy podgrzewanie kierownicy i fotela. Wszystko to jest czytelne i klarowne. Można powiedzieć, że z jednej strony kompas taki troszkę miękki Jeep. Jednak nic bardziej mylnego. To auto w terenie naprawdę potrafi dużo. Nawet jadąc po centrum nie czujemy się w kompasie, jakby to auto tu nie pasowało. To auto równie dobrze czuje się na leśnym szlaku do naszej działki, czy właśnie w centrum miasta, gdzie musimy zaparkować, wcisnąć się w wąskie miejsce parkingowe. I tu poradzi sobie wyśmienicie. 170 koni mocy pod matką pozwala bezstresowo pokonywać nawet autostradowe odcinki w komfortowych warunkach. Mocy nam na pewno nie zabraknie. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy, kompas dowiezie nas tam pewnie i bezpiecznie. Spora w tym zasługa dobrze zestrojonego podwozia, które jest nastawione raczej na komfort. Tak typowo offroadowo. Tutaj czujemy, że po prostu należy jechać spokojnie. Trasa szybkiego ruchu. Za chwilkę zobaczymy, co na niej potrafi kompas. Wszak to nowoczesny crossover, który nie tylko w mieście i poza utwardzonymi szlakami daje sobie radę. On poradzi sobie wszędzie. Nawet na drodze szybkiego ruchu. 170-konny silnik chętnie wchodzi na obroty. Nawet przy wyższych prędkościach kompas pozostaje stabilny i przewidywalny. Aktywni asystenci jazdy interweniują bardzo łagodnie i w sposób niemal niezauważalny. To się ceni. Auto właśnie na takich codziennych manewrach, czy to pod hipermarketem, czy w centrum miasta, zaskakuje swoją poręcznością. I to bardzo.